Cieszę się, że z roku na rok ta inicjatywa nam rośnie, że kolejne edycje są coraz większe, coraz więcej wystawców i co najistotniejsze, coraz więcej odwiedzających. Serdecznie zachęcam do udziału w Targach Książki. To jest nie tylko możliwość spotkania z autorami, tymi najbardziej poczytnymi, tymi bardzo ciekawymi, jako osobowość, jako autorzy, jako pisarze, ale także po prostu dotknięcie książki. Serdecznie zachęcam szczególnie całe rodziny. Niech dzieci zauważą, że rodzice sięgają po książkę. To najbardziej przemawia do nich, żeby też po tą książkę sięgali. Dla młodych ludzi udział w tych targach ma swoje znaczenie, bym powiedział, także w wymiarze edukacyjnym. To, czy młody człowiek czyta, to, czy młody człowiek dzięki temu rozwija swoją wyobraźnię, jest drogą dla niego przyszłości, bardzo istotnym elementem jego rozwoju. Tak jest, proszę się uśmiechnąć. Zdjęć. Śląsk jest takim miejscem wyjątkowym. Myślę, że zawsze atmosfera na tych targach książki jest znakomita i Ślązacy szanują książki, lubią książki i czytają książki, co warte podkreślenia. W związku z tym liczymy, że co roku 30-40 tysięcy osób przez te 3 dni przewija się przez targi. Może w tym roku będzie więcej. 3 dni, czyli niedługo, od piątku 3 do niedzieli 5 listopada. 5 miejsc, gdzie te spotkania w tej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego się będą odbywać. 100 spotkań w ciągu tych 100 dni na scenach, plus dodatkowo 150 spotkań z autorami w stoiskach wydawców, gdzie autorzy twarz w twarz z miłośnikami książek będą rozmawiać, podpisywać te książki, robić sobie selfie. Także myślę, że to jest dobra, ciekawa propozycja na cały weekend, żeby tutaj spędzić z rodziną, bo i dla dzieci, i dla dorosłych, i nawet tego najstarszego pokolenia z pewnością tutaj będzie wiele bardzo ciekawych wydarzeń. W takich sytuacjach wszyscy często patrzą w sufit i się modlą, żeby... Lubimy czytać, ponieważ często lubimy zanurzyć się w świecie, który jest inny niż ten, który nas otacza. Często lubimy od tego świata uciec. Często lubimy historie, które tak nas wciągają, tak nas angażują, że właściwie o tym, co dzisiaj w świecie się dzieje, zapominamy. To, co świat jest dzisiaj mocno rozchybotany, świat jest dzisiaj bardzo trudny i często jednym z takich powodów, dla których lubimy czytać, jest próba właśnie czasowej, ale takiej czasowo-skutecznej ucieczki od rzeczywistości. Książki edukują, rozwijają, dają nam rozrywkę, upiększają smutne dni. Możemy w nich znaleźć tyle informacji i tych dobrych, ale też i tych ważnych, które nam po prostu pozwalają być lepszymi. Od gdzieś tak 2 lat, czyli od czasu, kiedy pożegnaliśmy na dobre, można powiedzieć, pandemię, okazało się, że więcej czyta książek młodych ludzi. I jest to świetna wiadomość, bo wydawałoby się, że młodzi ludzie to właśnie będą ci pierwsi, którzy będą preferować mobilne urządzenia. I widać, że to zjawisko, jakby jeszcze mówię kolokwialnie, bardziej się nakręca, bo najwyraźniej te osoby, które 2 lata temu przeczytały pierwszą książkę z tego obszaru, o którym wspominam, i zwłaszcza z tych książek, które wtedy zaczęły się ukazywać, sięgnęły od tego czasu już po 50 książek, więc widać, jak bardzo ich je wciągnęła tego typu rozrywka i to jest dobry znak na przyszłość. Trzeba być zbudowanym jakby tym, że z czytelnictwem nie jest jeszcze tak najgorzej. Oczywiście dane związane z badaniem czytelnictwa to jest jedna rzecz, a tego typu imprezy, czyli targi, to rzecz druga, ale ja się cieszę z tego, co się tutaj wydarza, z tego, że targi książki w Katowicach się stale rozwijają, że jest coraz więcej spotkań, coraz więcej autorów, autorek, coraz więcej wydawców, wydawczyń.